Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Ponownie na moim kanale, ja jestem Rosa. To jest pewna gra, którą można znaleźć za darmo na platformie Steam. Jest to gra, która zwie się Moirai. Jest ona grą przygodową. Nie wiem w sumie, na czym ona będzie dokładnie polegać. Uruchomiłem ją pierwszy raz. Trochę będzie obraz kiepski, no bo niestety nie jestem w stanie niczego zrobić, żeby lepiej to wyglądało. Mam nadzieję, że wszystko się normalnie też nagrywa, bo to działa na zasadzie aplikacji. Ale cóż, no właśnie. Będzie to bardzo krótki, bardzo krótka seria, bo z tego co widziałem tam w komentarzach, to gra jest na 20-30 minut. Zbiera bardzo dobre oceny, dlatego zobaczymy. Jest po angielsku, niestety. Postaram się tłumaczyć te ważniejsze rzeczy, jak to się działa, jak to działa, tak? Old school. Nice, dobra. Co tu mamy? Talk to boy. Need to stay close to mama, otherwise she will worry that we've run off. Aha, czyli musi być blisko mamy, bo się będzie martwiła, dobra. Did you hear about the boy? Julia lost her son in the cave shortly after her husband died. Poor Julia. Aha, czyli jakiś chłopiec, który Julia w ogóle straciła swojego syna w jaskini chwilę po tym, jak jej mąż zmarł. Biedna Julia. I would never let my boys out of my sight. Aha, czyli nigdy nie spuszczę swoich chłopców z wzroku. Kim jesteś? Girl. Sometimes daddy lets us pat the sheep on the head. They're so soft. Aha, czyli pozwala im głaskać te owce. Dobra, gadamy z priestem. My prayers go out to poor... Prayers go out to poor Julia. It's been a year since her husband has passed. She hasn't been seen all day. I imagine she is grieving. Do you mind visiting her or at her home? It's the house to the right as you leave town. Aha, czyli modli się o Julię, odkąd jej... Aha, chwila. Modlę się za biedną Julię. Minął rok, odkąd jej mąż odszedł. Nikt jej nie widział cały dzień. Bla, bla, bla. No dobra, generalnie się martwi o nią. Dobra, a co tu jest? Tu jest jakiś dom. Idziemy do tego domu. Girl. Czy jest tu ktoś jeszcze oprócz girl? Dobra, czy ty masz coś do powiemanka? And that are out chopping wood to keep us warm in the winter. They should all be home. No dobra, czyli jej ojciec i wujek są gdzieś tam w lesie, czopią se drewno, żeby było im ciepło. No. Tak bardzo w skrócie. A co to jest? There's a picture on the shelf of a wife, husband and a young boy. I wonder where they are. A czyli zdjęcie kobiety, mężczyzny i jakiegoś dziecka, chłopca. O. Chodź. Jak ktoś jest z jeszcze tego starszego rocznika, to pewnie pamięta gry tego typu mechanika. Tutaj jest co najmniej, bynajmniej, przynajmniej, whatever, zabójcza. It looks like lovely dead outside, day outside. Czy wygląda na wspaniały dzień. You should head out to the farm if you get the chance. Spend some time with the animals. Czyli iść na farmę i spędzić trochę czasu ze zwierzętami. No to brzmi kilkuznacznie co najmniej. Dobra, tu już byliśmy, czy tak tu byliśmy? Dobra, to tu byliśmy, tu też byliśmy, w takim razie tutaj chyba nie byliśmy, czy tu byliśmy? Tu byliśmy, to wszędzie byliśmy. Chwila, jeszcze raz. Dobra, wyszliśmy po kolei, jeszcze raz, bo ja się pogubiłem trochę. Tu jest ta dziewczynka i to co, aha, to ona jest od tego drewna, dobra, spoko, wychodzimy. Teraz idziemy tutaj. Jeszcze raz. Aha, tu jest to zdjęcie, to tutaj pewnie jest ten dom od tej Julii. Teraz tutaj idziemy za ojczulka. Tu jest, aha, tu jest ten tutaj, co chce, żebyśmy poszli do zwierząt. I tu. Tu jest boy. I heard there is a gold in the cave, but I'm too scared to enter. They say there's a little boy that hounds over your shoulder. Aha, czyli słyszał, że w jaskini jest złoto, ale boi się tam iść, bo coś tam mówili o jakiejś tam... że niby jakiś chłopiec nawiedza tą jaskinię. Co to jest? To są sheep. Folk sheep. Ach, dobra. Kręci mi się w głowie trochę od tego już. Czy w
są zamknięte od stodoły. Dobra. Olejemy te owce, nie będziemy tam łodzić. Siemanero. Lantern. Okej, okay. Lumberjack. My brother and I were chopping wood when we heard moans coming from the cave. My brother went in to investigate. Aha, czyli ścinali drewno, ale usłyszeli jakieś jęki w jaskini i jego brat poszedł to sprawdzić. He should have been back by now. Powinien już wrócić. Martwię się, czy możesz sprawdzić, co z nim. Tam jest jak latarnia, którą już podnieśliśmy. Dobra. A czy mogę wziąć siekierę? Nie mogę. Goddammit. Ja bym wziął sobie siekierę. Idziesz do jaskini, bierz siekierę. Siemanero. Hi you, come over here. Czy mój brat cię wysłał? Tam błogosław go, czy coś tam. Jęki... Znaczy tego, no przychodzą, znaczy no wiadomo, nie? Z tam... Z dalszej części jaskini, powiedzmy. I'd go in, but my sight's... Znowu, aha, czyli słabo widzi. You should take this knife, or who knows, you may need it. Aha, czyli... Broń. A jak się dziabie bronią? Jest tu coś... nie. Dobra. Czyli stara szkoła. Czyli nakliknij wszystkie klawisze na twojej klawiaturze. Może któryś... Witajcie z powrotem, niechcący wyłączyłem nagrywanie. Dobra, cóż, trudno no. Najwyżej będziemy, dobra, idziemy tu najpierw. Poszliśmy w lewo, muszę pamiętać. Hello. Co to jest? Someone must have died here. The bones look as tough they are a child's. Aha, czyli to są jakieś kości dziecka prawdopodobnie. I can see something shiny, it's just automatic. Czyli widzi coś tam, co się świeci, ale nie może tego dosięgnąć. No dobra, to wrócimy się. Czyli kij go wie, jak się atakuje. Trudno. Tu był ten gostek. Tu jest, co to jest? Tu jest... Co to jest? To jest mysz. No dobra. Ale to teraz idziemy w prawo. Szliśmy najpierw w lewo, to teraz pójdziemy w prawo. Tu nic nie ma, ale to się tutaj, matko boska, często... O Jezusie, dobra. Trochę w głowę kręci. Ale to nic. Bongo. To jakieś tam narzędzia leżą przy ścianie. It looks as tough as the used to my guns. Aha, czyli wygląda jakby były użyte do wycinania tego czegoś na ścianie. Tu mamy książkę. Book on top on this pedestal. It's labeled Farmers. There is a list of names inside. Marvin Frosty Java. How eerie. Jak? Jeszcze raz? Marvin Frosty Java. Dobra. Marvin Frosty Java. Siema mysz. Marvin Frosty Java. Pamiętam. Czyli tak już nie pamiętam. No, dobra. Okej. Czyli przeszliśmy stąd, nie? Tu jest ten ziomek? Tak. Idziemy dalej. Szczęście już nie ma więcej rozwidleń. Słyszę coś dziwnego. Wow. A farmer approaches. Dlaczego masz tego krew na swoim ubraniu? Dlaczego masz nóż? I heard moans. What have you? Słyszałem krzyki, jęki, whatever. Co zrobiłeś? Pozwól mu przejść. Zapytam się. Ha 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 ha. Why do you have blood on your overall? Ha 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 ha. Why do you have a knife? Ha 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 ha. Teraz albo go przepuścimy, albo go zaatakujemy. Zaatakujemy gnaja. Stop. Dobra. Carboli. There is a name on the farmer of Java.
To jest jeden z tych farmerów, co był w książce. Spisane jego imię bynajmniej. Przynajmniej, sorry. Słyszę znowu ten dziwny dźwięk. Czyli pewnie będzie tutaj gdzieś następny farmer. A nie, tu jest ta laska. Please help me, I'm in a lot of pain. Proszę pomóż mi, cierpię. Jak w skrócie. I came here to end my life. Przyszłam tu, aby zakończyć swoje życie. Nazywam się Julia i nigdy więcej nie... I chcę zobaczyć moje dziecko i męża w niebie. Mój mąż był nie kowalem, tylko tym górnikiem w tej jaskini. He spent days mining for gold and then one day he found something. A czyli spędzał dni, całe dnie, aby kopać i szukać złota i pewnego dnia coś znalazł. Złoty samorodek. I thought we could retire and be comfortable for the rest of our life. A czyli myślała, że mogli przejść na emeryturę, coś w tym stylu, i żyć tam komfortowo do końca ich życia, ale on jej nie wierzył, tylko nie ufał. Zakopał złoty samorodek, wtedy zniknął. Każdy w mieście słyszał o tej fortunie. They thought I was rich. Myśleli, że jest bogata. I was so ashamed that I couldn't tell them the... Było mi wstyd, że nie mogła powiedzieć... Było jej wstyd, że nie mogła powiedzieć im prawdy. One day my son wandered into the... Aha, czyli pewnego dnia jej syn zawędrował do jaskini. Chciał znaleźć swojego ojca. Chciał, aby wszystko było lepsze, ale nigdy nie wrócił. Poszłam, poszłam go poszukać, ale nie potrafiłam go znaleźć. Teraz jest za późno, teraz nie mam nikogo. Czy pomożesz mi zakończyć moje życie? Zrobiłeś to wcześniej? Powinno być łatwiej drugim razem. No spoko. Proszę, zrób to szybko. Stop. Chcę egzaminować. Jest tu coś? Dobra. No i co teraz? Dobra, zaciukaliśmy ją. Będziemy mieli przez ranę. Chwila. Tędy. To jest Java. Jeszcze był Marvin. Drugi Marvin i Frosty, nie? Farmer. Why do you have blood on your over? O kurde, ej, to jest tak samo jak on się... On dosłownie się o to... Znaczy, my dosłownie się zapytaliśmy o to samo tamtego poprzedniego. Nie wiem. Co by młody... A mogę... Mogę cokolwiek... Dobra. Dlaczego mamy... It's... Ketchup... Not... Blood... Because I want to... Cut my... Pizza into... Pieces. Jak się w czasie przyszłym pisze stanąć? I stood on Lego. And that is where this story shall end, at least for now. Czyli w tym momencie się historia kończy. It's up to the next player of this game to choose your fate, just as you choose for the previous play. Ale fajne. Teraz tak, każdy następny gracz... This game to choose...
zadecyduje o naszym losie, tak jak my zadecydowaliśmy o losie poprzedniego. Czyli ten Java to był gracz. Rosso. E-mail address. No dobra. Dobra, w tym momencie się z wami pożegnam. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że ten krótki odcinek się wam podobał. Szerokości i do usłyszenia. Widzimy się w kolejnych materiałach tego typu.